sobotę Tomek Adamek przegrał z Witaliem Kliczką walkę o pas WBC wagi ciężkiej. Jak oceniasz tę walkę? Słuchaj, oceniam tak, że no potwierdziło się to, że jak zawodnik wychodzi i dostaje bombę od Kliczki, to jest niewygodny zawodnik. Ale jednak dostaje tą bombę od Kliczki, to wiesz, odechciewa mu się wszystkiego. No i tu było widać to po Adamku. No. Wiesz, ja ci powiem tak, na pewno nie wolno mu powiedzieć, że nie pokazał serca, wiesz, że no nie poddał się, no, poprzyjmował tych bomb troszkę, tylko szkoda, że jeszcze nie próbował atakować w tym wszystkim, wiesz. Ja wiedziałem, po prostu wiedziałem, jakim Tomek ma styl boksowania. Niestety, wiesz, na tle Kliczki pokazało się ta jego pięta achillesowa, czyli ta lewa opuszczona ręka, wiesz, z Brixem on sobie mógł na to pozwolić, dlatego że wytrzymywał jego ciosy. Tomek jest bardzo wytrzymały na ciosy, ale jednak z Kliczką nie zamortyzuje ciosu. Parę razy próbowałem, widziałem, że amortyzuje, bo on to się nauczył, amortyzować cios, czyli nie przyjmował tego na gardę. I ta amortyzacja mu nie wyszła, bo po tej niby amortyzacji on po prostu pływał. Dlatego no, to jest zawodnik, który ma znakomity dystans i on naprawdę z zawodnikami swojego wzrostu i niższymi to sobie poradzi, nawet z najlepszymi w tej wadze ciężkiej, ale z takimi zawodnikami, gdzie mogą wykorzystać warunki fizyczne, potrafią wykorzystać warunki fizyczne i mają uderzenie, to po prostu będzie mu ciężko. No, pokazał to już Dawson. No i teraz pokazał to bezwzględnie Witalij Kliczko. No, tam nie wolno mu czegokolwiek odbierać, bo ten chłopak zrobił, niektórzy mówią, niepotrzebnie szedł do wagi ciężkiej, ale właśnie dobrze zrobił, że poszedł do tej wagi ciężkiej, bo teraz jak będzie kurwa miał 50 lat, to powiedział, zrobiłem wszystko, chciałem, miałem marzenia zdobyć mistrza świata w wadze ciężkiej, co nie znaczy, że on nie zdobędzie tego mistrza, bo mi się wydaje, że taki na przykład Powietkin jest w jego zasięgu, rozumiesz? No z Hejem też bym go za bardzo nie widział, dlatego że jednak jak nie wyeliminuje tej swojej lewej ręki, to po prostu Hej jest na tyle szybkim zawodnikiem i ma takie jebnięcie, że po prostu mógłby go uszczelić. Dlaczego? Dlatego że proszę zobaczyć walkę Heja z Kliczką. Dlaczego Kliczko tak walczyła asekuracyjnie? Dlatego że czuł, że ma tamten pierdolnięcie kosmiczne i po prostu dlatego nie ryzykował. Rozumiesz, o co chodzi? Dlatego ja patrzę, wiesz, z tego co ja widzę. Ta lewa rączka, to jednak ci zawodnicy, zawodnicy, którzy boksują na dystansie i mają opuszczoną tą lewą rękę, to oni naprawdę są w stanie wygrywać z każdym, ale z swojego wzrostu i niższego. Gdyby Tomek miał uniki rotacyjne takie jak Mike Tyson, to by ta walka całkiem inna wyglądała, ale nie ma, mało zawodników ma takie uniki rotacyjne i wejście w pół dystans jak Mike Tyson. Tomek idzie prosto, jak idzie prosto, jak chce wygrać, musi zadawać ciosy. Jak zadaje ciosy, automatycznie się osłania, jak się odsłania, przyjmuje od ciosy mocne od zawodnika z wagi ciężkiej. Dlatego co ja mogę powiedzieć, wiesz, tu nie będzie wymądrze, bo on stał w ringu, on to odczuwał, wiesz, tam widać było, że każdy cios robi spustoszenie i Kliczko to po prostu bezwzględnie wykorzystał, no tym bardziej, że ma facet, no 40 lat, a tutaj, wiesz, jakoś nie odstępował szybkościowo. Dlaczego? Niektórzy się dziwią, dlaczego Tomek nie był szybszy i tam gadają, że jakieś przygotowania były złe. Dupa, prawda, po prostu w głowie. To wszystko w głowie. Jeżeli człowiek, ja też miałem jeszcze kiedyś, na początku, jak miałem sparring partnerów jakichś na przykład bardzo doświadczonych i gdzie nie szło mi po mojej myśli, jak mi szło po mojej myśli, to ja byłem taki szybki, że no nie wiadomo skąd szedł cios, a jak coś nie szło po mojej myśli, to automatycznie jest się wolniejszym, rozumiesz, bo nie robi się tego na 100%, bo robisz to tak bez wiary. Tomek już później zaczął pewne rzeczy robić bez wiary, że cokolwiek może zrobić i no co mu zostało, to to, że jest, wiesz, ma serducho i po prostu się nie poddał. No, tylko tyle mogę, wiesz, tutaj powiedzieć. Brakowało mi tego, myślałem, że Tomek całkiem inaczej będzie boksował. W ogóle się nie spodziewałem, że on da sobie narzucić Kliczce swój dystans, bo ja wiedziałem, że Kliczko jest bardzo dobry w dystansie, ale jednak wiedziałem też, że Tomek ma bardzo dobry dystans, a Tomek się cofał, wiesz, no Kliczko mu narzucił swój styl, swoje tempo i swój styl i dlatego Tomek, nie zadając dużo ciosów, przecież on w innych walkach zadawał dużo więcej ciosów i się tak nie męczył jak w tej walce, a w tej walce po prostu był zmęczony, dlatego że cały czas trzymał dystans, ale swojego przeciwnika i cały czas na wstecznym do tyłu. Myślałem, że to będzie bardziej rozwiązywane, wiesz, seria zejścia, bardziej wejście do pół dystansu. Ja wiem, że to się łatwo mówi, bo tam każdy cios boli, ale jeżeli chodzi na tego zawodnika, innego wyjścia nie ma, jego nie wypunktujesz, no bo po prostu jak się będziesz bawił z nim w punktowanie, zawodnikiem, który jest tyle od ciebie wyższy, ma pierdolnięcie i ma duży zasięg ramion, no to później się widać było na walce, co się dzieje, no jeżeli taką taktykę obierasz, no po prostu, nie wiem, no
sam mogę powiedzieć, jak ja bym był na jego miejscu, co ja bym zrobił. No na pewno, nie wiem, zaryzykowałbym, no ale dostanę czasówkę, kurwa, ale wejdę w ten półdystans i zacznę pierdać w półdystansie, no bo nie oszukujmy się, zawodnik, jak wychodzi dobry zawodnik dystansowy, na bardzo dobrego zawodnika dystansowego, który ma lepsze warunki fizyczne, no to ten lepszy, z lepszymi warunkami fizycznymi wygrywa, tym bardziej, że Tomek wiadomo, że nie ma tyle uderzenia, żeby znokautować Kliczkę, tym bardziej, że ta Kliczka jest, ma najtwardszą szczękę w wadze ciężkiej, także jedną z najtwardszych w historii w ogóle, także to jest, no ciężki orzech był do zgryzienia, no, każdy o tym wiedział, serduchem jak najbardziej byłem za nim, dlatego kurde, chciałem wierzyć w to, że rzeczywiście może być inaczej, no ale niestety okazało się inaczej, ale to nie skreśla go w ogóle, wiesz, nie skreśla go, jeżeli chodzi o jego karierę, bo on dużo zrobił, bardzo dużo zrobił, jest mistrzem świata w dwóch kategoriach wagowych, poszedł do największego kozaka wagi ciężkiej teraz i przegrał tą walkę i wcale nie przegrał i tak, że musi się tej walki wstydzić, także wiesz, no po prostu na jego możliwości to było zbyt wiele, dlatego jak chcę pozostać w wadze ciężkiej, co bym na pewno zrobił, na pewno bym nie wychodził na zawodników, którzy są dobrze w dystansie, mają uderzenie i są wyżsi, dlatego że no niestety będą wykorzystywać tą jego opuszczoną lewą rękę i tyle.